Intelektualna masturbacja. Dzisiaj, tnąc drzewo mojego brata na podwórku, zacząłem się zastanawiać, co to tak naprawdę znaczy intelektualnie się masturbować. Wiecie, nadałem temu zwrotu pewien sens i znaczenie tutaj na kanale. Ale dając jakąkolwiek wartość, mówiąc do tej kamery, często kwestionuję sam siebie, bo może zdaliście sobie sprawę, bo już mówiłem o tym wcześniej, ale fajnie jest mówić do kamery, szczególnie w momencie, gdy jest się bardzo pewnym siebie, ale jeżeli miałbym kiedyś dojść do takiego punktu w moim życiu, że zdałbym sobie sprawę, że przez tą kamerę, do której mówię, sam się oszukuję, no to sądzę, że nie byłbym z siebie do końca zadowolony. Mówię o tym, ponieważ szczególnie dzisiaj, gdy marketing, szczególnie ten marketing internetowy, osiąga swój maksymalny pułap, stworzenie sobie takiego wizerunku osoby uduchowionej i uczenie innych ludzi, jak mają żyć, wydaje się w tej chwili, jak tutaj stoję, dosyć łatwe. Jeżeli jesteś osobą, która przegląda różne inne kanały na YouTubie, szuka inspiracji do swojego życia, szuka czegoś, co pchnęłoby ją dalej, to zwróć na to swoją uwagę. Czym jest iluzja? Jak wyjść z iluzji? Jak pozbyć się iluzji? Jak żyć bez jakiejkolwiek iluzji? I widzicie, najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że w tej chwili mam pełną świadomość niedualizmu, ale z drugiej strony mam w głowie tą świadomość, że po drugiej stronie jesteś ty i ty słuchasz moich słów. I mając tą świadomość, ważne z mojej perspektywy jest to, aby powiedzieć tobie, że w momencie, gdy opowiem ci, czym jest iluzja, mógłbym wpakować cię w kolejną iluzję. I to tworzy taką śmieciową pętlę. Śmieciowa pętla jest bez mocy w momencie, gdy sobie ją uświadomisz. My ludzie urodziliśmy się z czymś potężnym. Urodziliśmy się z samoświadomością. Jesteśmy świadomi własnej egzystencji. Możemy myśleć, a następnie możemy analizować to, o czym myślimy. Osoba, która ma problem z kompulsywnym myśleniem, w swoim życiu tak naprawdę nie ma nic innego do roboty, niż kompulsywnie myśleć. Coś z cyklu, gdy nie jesteś świadomy, to nie jesteś świadomy, że nie jesteś świadomy. I powróćmy do początku tego filmu. Powróćmy do intelektualnej masturbacji. Zaskakujące jest to, że możemy zobaczyć, że Damian jako osoba komunikująca robi to za każdym razem, w każdym filmie. Intelektualnie się masturbuje. Jak bardzo dobrze mnie znacie, ja już to wcześniej mówiłem, uważam siebie za osobę bez autorytetu. Nie jestem żadnym autorytetem.
W moim życiu w ogóle wykluczyłem coś takiego jak autorytet i w mojej rzeczywistości nie ma nikt możliwości bycia dla mnie autorytetem. Nikt. Nikt nie ma takiej możliwości. Jeżeli zaczniemy myśleć troszkę głębiej, bo mamy tą intelektualną masturbację, tak, filozof jest takim typem człowieka, który się intelektualnie masturbuje, ale możemy zacząć się zastanawiać, to w takim razie, czym jest inteligencja? Czym jest inteligencja sama w sobie? Czy to jest jakaś konkretna zdolność do komunikacji? Czy jest to jakaś konkretna umiejętność do rozwiązywania problemów? Do logicznego myślenia, analizowania faktów? A może do rozwiązywania łamigłówek matematycznych? Możemy wejść troszeczkę wyżej, tak? Że mam różnego rodzaju typy inteligencji. Że mam inteligencję kinestetyczną. Że ktoś jest inteligentnie kinestetyczny, to może być dobry w jakiegoś typu sporcie. Albo w tańcu. Mamy inteligencję akustyczną, że ktoś może świetnie grać na jakimś instrumencie. Mogę tutaj wyszczególnić wiele typów inteligencji. Szczerze to wam powiem, że słownika by mi tu zabrakło. Ale właśnie. Jeżeli zamiast szukać tych odpowiedzi na zewnątrz, w sensie szukać tych odpowiedzi od autorytetów, z książek, tak? Zaczniemy szukać te odpowiedzi w sobie. To teraz pytanie, tak? To jest ważne pytanie. Jeżeli szukam odpowiedzi w sobie na temat tego, czym jest intelektualna masturbacja, lub czym jest iluzja, lub czym jest inteligencja, to skąd mam tą pewność, że w momencie, gdy szukam odpowiedzi, nieintelektualnie się masturbuję, albo nie popadam w kolejną iluzję, albo nie nadużywam swojej inteligencji do racjonalizowania swoich własnych motywów postępowania. Tak jak powiedziałem wcześniej, my ludzie urodziliśmy się z wielkim darem, mógłbym powiedzieć, jesteśmy samoświadomi. Jesteśmy świadomi samych siebie. Odczuć w ciele, całego pola fenomenologicznego, 5 zmysłów, różnych odczuć, zjawisk. Jeżeli ktoś z was medytuje intensywnie i czuje w sobie miłość, pielęgnuje te uczucie, to również może to postrzegać. Jeżeli ktoś ma jakiegoś rodzaju inne przekonania, to również to jest zawarte w jego polu. Ale na wyższym metapoziomie jesteśmy świadomi tego i możemy myśleć na ten temat. Możemy myśleć na temat własnego myślenia. I to stanowi pewien problem, jeżeli człowiek nadmiernie utożsami się z własną osobą i sobie go stworzy. Stworzy sobie kolejny metapoziom, na którym analizując samego siebie widzi problem. I teraz, patrząc na samego siebie w postrzeganiu, w świadomości, możemy zadawać różne pytania. Tak jak powiedziałem wcześniej, możemy zastanawiać się, czym jest iluzja, czym jest myśl, co to znaczy intelektualnie się masturbować, albo czym jest inteligencja. Ale głębi tego, na jakim poziomie zadajemy te pytania, jak głęboko zakotwiczoną dostaniemy odpowiedź, tego już nie możemy zanalizować. Możemy to zobaczyć w sobie i poczuć, ale tak jak powiedziałem wcześniej, ubierając to w słowa, nie wiemy nigdy, na którym poziomie jesteśmy,
i czy naprawdę dostrzegamy to w sobie, czy czasami nie wchodzimy na metapoziom i czy nie zaczynamy analizować samych siebie. I widzisz, że ja tutaj nie poruszam czegoś w kwestii negatywnej albo pozytywnej, bo ja chcę Ci tutaj dać dosyć sporą furtkę, otwartą furtkę w stosunku do tego. Będzie to bardziej taki filozoficzny odcinek, ale sądzę, że bogaty w to, co chcę przekazać. Kiedy spojrzymy na tą rzeczywistość, taką jaką jest, zaczniemy się jej przyglądać, naszemu otoczeniu, zmysłom, jak funkcjonują. Możemy nawet, no akurat w tej chwili tego nie zrobię, w ciągu dnia wyjść na ulicę, na środek jakiejś krzyżówki, zatrzymać się i obserwować ludzi dookoła, zjawiska, jakie się przewijają, chmury. I możemy dostrzec tą rzeczywistość taką, jaką jest. Ale to, w jaki sposób człowiek ją postrzega, ten stopień, w jakim ktoś jest w stanie postrzegać tą rzeczywistość dokładnie taką, jaką jest, jest niemierzalny. Bo moment, gdy zaczynamy go mierzyć, zaczynamy nakładać wzorzec na obserwację tego doświadczenia. To jest na przykład bardzo potężny problem, ja go zaobserwowałem, szczególnie w początkach, gdy się ćwiczy na siłowni, gdy ćwiczy się własną technikę. Czy ta technika jest w porządku? Tak? Czy jestem w stanie mierzyć te efekty? W jaki sposób? I teraz pytanie, czy mam te efekty, czy czasami nie nakładam sobie jakiegoś wzorca? Albo troszeczkę inaczej, możemy wejść na przykład na poziom psychologii. Idziesz do psychologa i teraz pytanie jest takie, czy jesteś w stanie zaakceptować swoje własne uwarunkowania, czy ewentualnie można wprowadzić jakieś zmiany, ale nadal są te uwarunkowania. Zaczynasz bawić się w rozwój osobisty i szukasz innych wzorców. Innych modeli, innych wzorców, innych sposobów komunikacji z samym sobą, innych sposobów motywacji, wyznaczenia celu, samorealizacji. Ale jeżeli naprawdę zaciekawi Cię to, aby dostrzec sposób, w jaki funkcjonuje świadomość, to jest to coś, co robisz na własną rękę. Outspensky w swojej książce napisał, Gordzew zresztą też to często powtarzał, że człowiek to jest maszyna. Człowiek jest to maszyna, jedna z najbardziej skomplikowanych, jaką kiedykolwiek skonstruował. Największym z problemów na drodze do rozwoju własnej świadomości jest to, że człowiek cały czas myśli, że ma nad sobą kontrolę. I człowiek skonstruował w swojej głowie wiele sposobów psychologicznego zakrzywiania swojej percepcji do tego, aby nadal sądzić, że ma kontrolę. Jednym z tych problemów jest to, że człowiek ma stałe imię. Tak, mam na imię Damian. Każdy mówi do mnie Damian. I to daje pewien sens kontroli. Że się, wiecie, nie zmieniam, że cały czas jestem stały. Drugim problemem jest to, że mamy stałe ciało, tak? Ciało. I mamy takie uczucie w ogóle, że ciało jest cały czas stałe i się nie zmienia. To jest dosyć zabawne, bo tam no z biologii możemy już dawno wywnioskować, że ciało co jakieś 7 lat tak czy siak odnawia swoje komórki i mamy od nowa nowe ciało. No i rutyna, tak? Wykonujemy te same czynności w powtarzalnych momentach w podobny sposób codziennie. Mam takie poczucie tej ciągłości zjawisk. Tej ciągłości.
Więc nie dostrzegamy nawet tych momentów, gdy zaczynam się intelektualnie masturbować, gdy zaczynamy używać inteligencji, albo gdy popadamy w iluzję. Bo tak jak powiedziałem wam wcześniej, na metapoziomach samoświadomości możemy myśleć na temat własnego myślenia. I tych etapów tej intelektualności, no jest, mógłbym powiedzieć, nieskończoność. Więc wychodzi na to, że na każdym etapie intelektualności jesteśmy w stanie stworzyć powierzchowną etykietkę w stosunku do świadomości samych siebie oraz do natury zjawisk i rzeczywistości. Ale jeżeli chcielibyśmy, załóżmy, osiągnąć obiektywną samoświadomość, czyli bezpośredni wgląd w doświadczenia bez jakiejkolwiek iluzji, wymaga to czegoś więcej niż zmiana przekonań, niż słuchanie autorytetów, niż zabawa, powiedzmy, w kotka i myszkę. Bo wokół ciebie są ludzie na co dzień. Ludzie się pojawiają, ludzie przechodzą, przychodzą, odchodzą. I każdy z nas ma te poczucie ja. Ja jestem w środku, w centrum doświadczenia. Ale nie zwracamy na przykład uwagi na to, że jeżeli każdy z nas ma swoje własne ja, ja jestem ja, ty jesteś ty, twoi rodzice, twoi znajomi, to w jaki sposób my odróżniamy siebie od tego ja? Bo jeżeli ja jestem ja, ty jesteś ty, też ja i wszędzie są te ja, to dlaczego my się nie mieszamy w tym? To pytanie chciałbym, aby weszło do ciebie troszeczkę bezpośredniej niż poprzez słowa. Wyczuj to ja w sobie. Jako podstawę do obecności tu i teraz. Świadomość sama w sobie objawia się właśnie na wielu płaszczyznach i jedną z nich fundamentalną jest bycie. Mówię ci to dlatego, bo chciałbym, abyś otworzył swój umysł na taką możliwość, że nigdy nie dowiesz się, czym jest iluzja. Nigdy nie dowiesz się tak naprawdę, czym jest intelektualna masturbacja. I nigdy nie dowiesz się, czym jest inteligencja. Ale wymaga to całkowitego poświęcenia samego siebie do samoobserwacji. Samoobserwacji. Samoobserwacja powinna być twoim numer jeden najważniejszym narzędziem w życiu. Mógłbym nawet powiedzieć, że samoobserwacja jest ważniejsza od medytacji. Samoobserwacja
uważność, bycie tu i teraz i powracanie do samego siebie, jako do ciała. Wiecie, w projekcie, tak go nazwałem, tak? Find Yourself. Co jest dla ciebie ważniejsze od studiowania samego siebie? Bo jest to, tak pomyślałem, że jest to bardzo proste. Proste w stosunku do tego, aby w bardzo taki przyjemny sposób móc dzielić się z wami tym, co życie ma mi do zaoferowania. Zaraz, gdy zaczyna się medytować, zaraz, gdy ja zacząłem medytować, zwróciłem uwagę na to, że mam bardzo potężny wzrost kreatywności. Byłem w stanie poruszać się szybciej, sprawniej, byłem bardziej mobilny, byłem coraz bardziej elastyczny w swoim życiu, byłem w stanie szybciej rozwiązywać problemy i myśleć kreatywnie. Ale z tym wiązał się ogromny cień. Cień nazywał się fantazjowanie. Fantazjowanie, tworzenie wyobrażeń. Taka hardkorowa filozofia do tak ekstremalnych poziomów, że siedziałem głową w chmurach. Do tak ekstremalnych poziomów. Nie powiem, uczucie miłości, przyjemności, ciepła, ta spontaniczność, to są bardzo przyjemne uczucia. Ale w momencie, gdy człowiek zaczyna otwierać swój umysł, tak, dostrzegać coś więcej niż to, co dostrzegam na co dzień, to łatwo jest wejść na metapoziom i po prostu popaść w kolejną fantazję. I to jest jedna z tych pułapek w stosunku do medytacji. Tylko w medytacji, powiedzmy, na pewnym etapie ważne jest ściągnięcie tej uwagi. No bo wiecie, jak ona się już rozszerzy na maksa i ma się jakieś fajne, przyjemne doświadczenia i widzi się, o tak, jestem wszystkim, wszystko jest jednym. Aby to jednak ściągnąć bardziej do ciała. Aby móc operować z poziomu ciała. Po prostu zakotwiczyć to w sobie, ugruntowić. Wolność od iluzji. Czy możliwe jest, aby człowiek był wolny od jakiejkolwiek iluzji? Od jakiejkolwiek perspektywy? Od jakiegokolwiek przekonania? Od jakiejkolwiek myśli? Od poczucia winy? Od lęku? Problemów? Co ta świadomość ma jeszcze więcej? Co ta świadomość w ogóle ma nam tutaj do zaoferowania? Aby zobaczyć to w sobie, przede wszystkim trzeba zacząć samoobserwować siebie, samoobserwację. Czym jest samoobserwacja? Tak jak powiedziałem wcześniej, człowiek ma możliwość do bycia na metapoziomie, samoświadomym, tak, że jest w stanie myśleć o myśleniu, myśleć o tym, o czym myślał i tego typu sprawy. A obserwacja to jest spoglądanie na każdą myśl, na to, co jest, na to, co się dzieje w twoim polu, bez potrzeby tworzenia kolejnego metapoziomu i analizowania tego. Więc musisz tak jakby żyć z poziomu samoobserwacji, aniżeli robić coś konkretnego. To jest takie, po prostu musisz to zrobić.
Nie mogę pstryknąć. Musisz po prostu to zrobić. Tym jest samoobserwacja. Tym jest studiowanie samego siebie. I tak jak powiedziałem wcześniej, jednym z kłopotów i problemów na tym etapie jest to, że poszerzenie percepcji, tak, i mógłbym powiedzieć, aktywacja tej prawej półkuli mózgowej, która jest gdzieś tam przez szkołę i społeczeństwo troszeczkę stłamszona, powoduje, że mamy powrót do kreatywności, do takiej, no mówię, bardziej poszerzonego patrzenia. No jest to dobre, tak? Dobre jest to dla nas, ale do pewnego poziomu, do pewnego etapu. Dlatego nagrałem poprzednio serię tych vlogów dotyczących filozofii transpersonalnej, gdzie no, przedstawiłem swoje wartości i przekonania i taką, powiedzmy, etykę, która miałaby w jakiś sposób człowieka uziemić, tak? Uziemić. Ale nie zrobiłem tego jakoś tak specjalnie. Poczułem, że powinienem to zrobić, szczególnie jak medytując i będąc uważnym w zeszłym roku. Wiecie, co jest najzabawniejsze? Najzabawniejsze to jest, jak się myśli, że coś takiego jak oświecenie istnieje. Ale gdy zobaczycie, że to jest tylko i wyłącznie koncepcja, to jest takie zabawne i śmieszne. Wydaje się, jakby człowiek naprawdę warunkuje się na tą koncepcję i tworzy sobie z głowy siano. Chciałem jeszcze wyposażyć was w kolejne narzędzie, jakim dysponujecie. To jest kwestionowanie. Często jest tak, że, nie wiem, czy nawet odczuwając jakąś emocję, depresję, smutek, lęk, zażenowanie. Okej. Okay. Czyli mamy tutaj emocje, ale mamy również z pewnego rodzaju sposoby myślenia i ten sposób, w jaki dokonujemy interakcji z ludźmi wokół nas i z obowiązkami, tak, z rutyną życia codziennego, jak myślimy i postrzegamy nas samych. I często mamy różnego rodzaju myśli, dialogi wewnętrzne, tak mógłbym powiedzieć, różne perspektywy na różne wydarzenia. Kwestionowanie jest o tyle potężne, że odcina ciebie od jakiejś perspektywy. Przykładowo mam myśl, a jutro powinienem zrobić to, to, to i tamto. I gdy zatrzymam się na moment i zadam sobie pytanie, skąd ja to wiem? Wejdę na metapoziom, tak? Samoświadomość. Wejdę na metapoziom i zadam sobie pytanie, skąd ja to wiem? I zamiast myśleć o myśleniu, czyli wyjść na kolejny poziom, wejdę do samego siebie, głęboko do siebie, poczuję samego siebie w chwili obecnej, ta perspektywa znika. Ale cały myk polega na tym, aby kwestionując własne przekonania się do tego nie przywiązywać. Bo możesz, wiesz, siedzieć cały dzień, tak? I się tak zdyscyplinować i zadawać sobie pytania, skąd ja to wiem, skąd ja to wiem, skąd ja to wiem, kim ja jestem. No ale to tworzy pewnego rodzaju pętlę, że nie jesteś w stanie wytworzyć w sobie na tyle tej samoświadomej obecności, aby naprawdę ściągnąć to do siebie, a bardziej po prostu myślisz sobie w głowie. Więc kwestionując przekonania, naprawdę warto jest stworzyć sobie tą taką pauzę w doświadczeniu. Pustkę. Poczuć tą pustkę. Poczuć tą nieiluzję. A mówię to dlatego, bo część wiedzy, tak, część wiedzy, zrozumienia na pewno w twoim życiu będzie praktyczna. Więc na pewno nie będziesz chciał w swoim życiu wszystkiego kwestionować. A to już jest sztuka. To już jest coś, czego się trzeba nauczyć. Tak samo jak myślenia, tak samo jak uważności, tak samo jak inteligencji emocjonalnej.
kwestionowania również trzeba się nauczyć. Ja nie powiem, bo na przykład w tej chwili czuję się bardzo mocno ugruntowany w sobie i na co dzień również. Ale w zeszłym roku były takie momenty, że potrafiłem, no... W zeszłym roku jeszcze nie do końca byłem na tyle szczery przed sobą, ale pracowałem nad tym bardzo intensywnie. Także kwestionowanie samego siebie, poziom, z jakim potrafisz zakwestionować samego siebie, to jest to, ten poziom, tak? Im wyższy poziom kwestionowania samego siebie, tym bardziej jesteś w stanie wejść do ciała i odczuwać swoje ciało. Bo w momencie, gdy zejdziesz do samego siebie i zobaczysz, że wszystko jest perspektywiczne, że na co byś nie spojrzał, możesz zobaczyć perspektywę taką, taką, inną. Otworzysz swój umysł na to, że inni ludzie wokół ciebie też mają perspektywy, że czasami mogą mieć rację, że czasami jakaś wiedza może ci się przydać, że coś możesz zmienić. To wtedy zaobserwujesz w sobie, doskonale zaobserwujesz, nie będziesz musiał tego intelektualizować, ale zaobserwujesz w sobie tą inteligencję. To można po prostu zaobserwować. To, że ty jesteś inteligencją, że wszystko wokół ciebie jest inteligencją. Podobnie jest to, czym jest iluzja i intelektualna masturbacja. Będziesz w stanie zaobserwować w sobie moment, gdy widzisz, że twoje dialogi są mocno emocjonalne, mocno osądzające, mocno skierowane tylko i wyłącznie na jedną perspektywę, bez otwartości na to, że coś może być inne w danej sekundzie. Podobnie z każdą iluzją i przekonaniem, jakie masz na temat rzeczywistości, własnej kosmologii, praw fizyki, rozwoju. Będziesz mógł zobaczyć bezpośrednio w sobie, kiedy na przykład narzekasz, jaki ma to wpływ na twój stan emocjonalny, kiedy smutniejesz, jakiego typu muzyka, jaki ma wpływ na ciebie. I to wszystko będzie na takim intymnym poziomie takiej subtelności, że już nie będziesz musiał tego intelektualizować, ale będziesz mógł to zobaczyć. Mógł powiedzieć taka intuicja. Ale ta najpotężniejsza intuicja to jest ta, która przychodzi do ciebie, ale nie musisz jej intelektualizować. Po prostu czujesz, ale nie podążając za tym uczuciem, po prostu, wiesz, nie musisz tego intelektualizować, to jest dla ciebie, się dzieje, tak? Także ten moment, kiedy wychodzisz z iluzji, to jest ten moment, kiedy nabierasz uważności w pewnej kwestii, w jakimś obszarze. I się po prostu z tym nie identyfikujesz. Ale jeżeli w tej chwili zamkniesz oczy, to możesz z pełną uważnością i świadomością w stosunku do tego doświadczenia rozpoznać siebie tu i teraz jako puste nic.
jest w tym coś mocno wyzwalającego. Coś, co pozwala otworzyć samego siebie na to, że na taką możliwość, że ty sam w sobie jesteś iluzją. Ja nie mówię tutaj intelektualnie, żebyś sobie wmówił to, że jesteś iluzją, bo możesz nabawić się pewnych problemów, ale zobaczyć. Wzejść do siebie. Rozpoznać się jako doświadczenie. I wtedy, jeżeli wyjdzie jakakolwiek myśl, przekonanie, fantazja albo emocja, to rozpoznasz to automatycznie, bo będzie to wyświetlone na tapecie jako dokładnie to, co jest. Ja mam na imię Damian dla projektu. Mam nadzieję, że to była dosyć wyczerpująca wypowiedź. A ucinam teraz, bo nie chcę przedłużać. Moje filmy i tak są zbyt długie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem. Miłego. Piąteczka. Elo. Tak. A tak sobie jeszcze w kamerkę popatrzę. Świr. Trzymajcie się. Buźka.